Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w lesznie rozpoczęło realizację inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie ciepłowni zatorze przy ulicy Spółdzielczej 12. Inwestycja realizowana jest zgodnie z planem rozwoju spółki, który w trosce o środowisko przewiduje zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii Oze. Inwestycja jest dowodem na dążenie MPEC do wykorzystania czystych i zrównoważonych źródeł energii zgodnie z obecnymi trendami i normami środowiskowymi, to źródło nie będzie bezpośrednio produkować energii cieplnej, ale energię elektryczną, która jest również wykorzystywana na potrzeby produkcji cieplej. E, cały projekt e, warty e, z umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem e, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ponad milion 200 000 zł zostanie e, w 30% umorzony do kwoty e, 366 tysięcy. Tak więc, e, z punktu widzenia e, z punktu widzenia finansowego opłacalna jak najbardziej inwestycja. Realizacja podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy, który jest już zakończony, to montaż instalacji fotowoltaicznej. Drugi obejmuje podłączenie instalacji do systemu elektroenergetycznego wewnętrznego. Trzeci etap to odbiór techniczny, próby i testy. Łącznie na terenie spółki zainstalowanych zostało 660 paneli fotowoltaicznych, których roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie 300,3 kilowatopieki. Pokryje to około 10% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną ciepłowni zatorze. Nasz zakład potrzebuje na, na potrzeby roczne, na całej produkcji przez rok, to jest ponad 2,5 gigawata, tak? Więc to są rzędy wielkości wielokrotnie wyższe ale jeśli chodzi o to, że to będzie energia odnawialna pozyskiwania ze źródła słonecznego można powiedzieć całkowicie darmowego te te 10% rocznego zapotrzebowania powinniśmy z tego uzyskać co jednocześnie przełoży się do obniżenia kosztów własnych funkcjonowania przedsiębiorstwa a wiadomo, że im niższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, tym też później niższe wartości, o które wnioskujemy do prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej w nowej taryfie. Fotowoltaika przełoży się na zmniejszenie kosztów spółki oraz zmniejszenie udziału energii elektrycznej produkowanej w sposób konwencjonalny i ograniczenie emisji dwutlenku węgla.